Pomysł obdarowania parafian zrodził się w naturalny sposób z potrzeby wynikającej z pory roku i coraz wcześniej zapadającej ciemności. Dobrze wiemy, że wiele osób niestety jest niewidocznych po zmroku. Nie ma żadnych takich elementów odblaskowych. Ja niestety również jestem ubrany na ciemno i zdaję sobie z tego sprawę, że jestem niewidoczny, tak, na drodze. W związku z czym taka opaska odblaskowa czasami może uratować życie, życie lub zdrowie. Niespodziewany upominek z początku budził zdziwienie. Na początku się ludzie zastanawiali, jak to możliwe, że ktoś daje im coś za darmo. Szukali drugiego dna, tak? A może gdzieś jakaś skrzyneczka będzie, może coś od nich będziemy oczekiwali. Nie, my po prostu dajemy to z miłości do ludzi. Jesienne długie wieczory przed nami, także na pewno na jakichś spacerach się przyda, więc wzięłam. Też podoba mi się ta akcja, że to jest za darmo rozdawane. Rycerze Kolumba przygotowali, jest fajny napis, pan mnie strzeże, także wszystko się zgadza. Myślę, że na co dzień na ulicy to może tak nie do końca, ale mam w samochodzie, jadę i jestem bezpieczna. Bo do ubrania każdego się nie da. Przez ulicę, to już będzie mnie widział kierowca, że idę, bo odblask będzie, nie? Zakon rycerzy Kolumba powstał 140 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Jego rycerze zobowiązani są do zmieniania świata poprzez pomoc innym, a w szczególności ubogim. Mogą nimi być mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami, pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską. Koszalińscy rycerze zajmują się między innymi porządkowaniem grobów dzieci oraz zbiórkami żywności i odzieży na zimę dla potrzebujących.